No witam, witam Cię Bartku. Siema. No siema, siema. Jednak trzeba było Cię przypilnować w Teszyno. Nie kiwaj głowką, tutaj przywitaj się z naszymi fanami. Siemak po wszystkim, z tej strony Feder Fanatics. Jedziemy dzisiaj z Markiem PZW, tak zwanym po rybę. Będziemy zawierać rybę do zarybienia, będziemy zarybiać zbiornik, jeszcze nawet nie wiem jaki, prawdopodobnie lagunę i chyba karpie. Pogoda nas nie rozpieszcza, mamy dzisiaj naprawdę bardzo ciężkie warunki, pada i to pada bardzo mocno. Może tutaj Bartek troszkę ściągnie nam wycieraczkami szybę, może nam się da ukazać. Jesteśmy na hucie. Jesteśmy na hucie. Tu się umówiliśmy. Czekamy za chłopcami, aż przyjadą. Bardzo fajna woda, nie wiadomo czy będzie. A więc tak jak żeśmy zapowiadali, spotkaliśmy się z panem prezesem, z panem Markiem. Przedstawiam go tutaj. Jedziemy zarybić wodę, jedziemy kupić tą rybkę, żeby każdy miał wgląd. Będą zarybiane cztery łowiska. Tutaj się nam nasz kolega przywita. Opowie nam pokrótce, jakie są plany na dzisiejszy dzień. No i jakie są perspektywy późniejsze, dalsze. A więc zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Marek Olczyk. Jestem wiceprezesem koła Czarna Łacha. Dysponujemy takimi czterema akwenami o łącznej powierzchni około 9 hektarów. Dostaliśmy te akweny w użyczeniu od burmistrza Siechnic. Gospodarujemy razem z naszym drugim kołem Zacisze. Jedziemy teraz po rybę. Ryba to będzie karp w ilości ogólnie tony 700, czyli 1700 kg. Zostanie ona rozparcelowana na te nasze cztery zbiorniki. No dobrze, mam takie pytanko do Ciebie jeszcze. Powiedz mi, bo to też bardzo ciekawe będzie dla wszystkich widzów, jaka kwota w ogóle, bo to jest naprawdę ogromny tonaż. Jaką kwotę żeście musieli uiścić, żeby zakupić aż tonę 700? To są ogromne pieniądze, prawda? No oczywiście, są to ogromne pieniądze. Pieniądze mamy ze składek specjalnych, nieprzeznaczonych na te akweny. Rozumiem, ale macie jakąś dotację? Macie może jakiegoś nie, małego? Wszystko składki? Wszystko to są tylko pieniążki naszych wędkarzy, którzy wykupują sobie takie zezwolenia i za te pieniążki w całości kupujemy rybę i robimy wszystkie prace tak porządkowe, jak i gospodarcze na tych akwenach. Chciałem tylko zaznaczyć, że nie jest to koniec zarybiania, a raczej początek. Tydzień temu zarybiliśmy to największe nasze łowisko sandaczem. Teraz jedziemy po karpia, wiosną jeszcze będzie puszczany amur, nie? 300 kg tego amura. Jesienią specjalną mamy tutaj umowę z takim panem, który będzie nam, hoduje nam karpia pełnołuskiego. Będziemy mieli też jazia. To są jazie wielkości około kilograma. Pięknie, bo to pięknie walczy. Dla wędkarzy sportowa ryba. No, nasi wędkarze ukochali sobie tego jazia już od paru lat. Puszczamy go systematycznie co roku. Oraz lina też w zasadzie tarlaka, bo to są liny między 80 deko a 2 kilo. Dobrze, rozumiem. A może byśmy teraz przytoczyli troszeczkę dla widzów waszą taką tą gospodarkę, żeby zachęcić może innych kolegów z innego koła. Czy jest u was możliwość wykupienia, powiedzmy, zezwolenia? Na zasadzie, nie wiem jeszcze, bo jeszcze nie zapoznałem z waszym regulaminem, co na pewno to nastąpi. Kartę wędkarską na rok, czy powiedzmy macie jakieś półroczne, czy może tygodniówki? Nie, już Ci odpowiadam. To jest, zezwolenia mogą nabyć członkowie PZW. Członek PZW to jest taki członek, który opłacił składkę wędkarską. Po opłaceniu tej składki... Zgłaszając się do Was, tak, można wykupić takie zezwolenie. A ile one będzie obsługowało? Ile kosztuje? Tak. 280 zł jest to opłata całoroczna i nie ma innej możliwości. Nie ma godzinnych, półgodzinnych, dziennych czy tygodniowych. Nie rozumiem. To jest po prostu jednorazowa
przepustka, która kosztuje na dzień dzisiejszy 280 zł. No to dobrze, no, na chwilę ci ślicznie dziękuję. Mamy naprawdę fatalną pogodę. Tutaj musi się nasz pan prezes też skupić, bo prowadzi auto, a więc na pewno spotkamy się ponownie już, kiedy będziemy na miejscu. Później będziemy kręcili, nagrywali to dalej, żeby przybliżyć dla wszystkich widzów, jak to wygląda, jak są ryby przewożone, jak potem wygląda selekcja, bo to też trzeba bardzo mądrze rozdzielić, bo te ryby też nie może być wrzucone, powiedzmy, karpia w łowisko, które już, powiedzmy, obfituje w ten gatunek. A więc dobrze, no to do miłego. Zobaczymy się ponownie na wizji już niebawem. Jesteśmy na miejscu już, słuchajcie, a więc na ośrodku hodowlanym. Jak to się specjalistycznie nazywa? Gospodarstwo rybackie. Gospodarstwo rybackie. Gospodarstwo rybackie, jesteśmy na magazynach. To, co tutaj widzimy, Jeziorko, to są magazyny. Tutaj przywozi się rybę na tak zwaną puczkę, nie? Czyli wielka ryba z magazynu, zestawu, i jest tutaj wpuszczana. I stąd dopiero ryba wyjeżdża do kontrahentów. My oczywiście ominiemy ten proces, ponieważ od razu będziemy brali rybę z transportu, które tutaj przyjadą. Bezpośrednio. Bezpośrednio nie będziemy jej tutaj męczyć, wpuszczać, wypuszczać i tak dalej. Nie idzie to bezpośrednio. Tych magazynów jest tutaj 8. Tamtych nie ma wody, bo my będziemy brali to bezpośrednio, więc tutaj jest tylko jeden na to, co ewentualnie nie zostanie sprzedane, więc sobie tutaj puszczą klienci w przeciągu najbliższych 2-3 dni po prostu zabiorą. Z panie Marku, może pan nam tutaj opowie troszeczkę na temat tego basenu, który no wygląda w ten sposób? Właśnie, spójrzcie koledzy, tutaj mamy taki klasyczny przykład magazynu. Zobaczcie, jak jest to uformowane. W środku tego magazynu idzie taki wybetonowany rowek w głębokości około 20-30 cm. Podejdźmy może bliżej. A to wybetonowane tutaj takie w kształcie tego rąba, to jest tak zwane łowisko. Tu, jeżeli jest zmagazynowana ryba i zostaje skierowana do transportu, woda zostaje spuszczona i ryba schodzi wtedy do tego łowiska. I z tego łowiska rybacy wybierają tą rybę. A więc mają ułatwione zadanie. Nie, ryba wtedy nie biega się po całym stawie, tylko mamy ją wszystko w jednym miejscu. To takie unowocześnienie. Bardzo pięknie jest to tutaj pokazane naocznie. Jako ciekawostka chciałem wam to pokazać. No i przybliżymy to dla naszych wędkarzy. Bardzo ładnie to wygląda. Policzy sobie 320 hektarów powierzchni lustra wody. No jest to ogrom, produkuje się ponad 100 ton ryby. Między 100 a 200 ton, w zależności od tego, jaki rok jest, jak mówią, jak woda da. Głównym oczywiście asortymentem jest karp, ale jest też sum, szczupak, jaś, lin. To są, no i oczywiście amur i tołpyga. No, tą tołpygę tutaj też jest produkowana. Zainteresowanie jest sporo tutaj tych. Ale ludności. Jest to tania ryba i ludzie chętnie kupują indywidualnie. Nie, ona nie nadaje się oczywiście dla nas wędkarzy, bo to jest absurd, nie? Ale tutaj do konsumpcji, do wędzenia, do jedzenia to chętnie ją kupują. My wędkarze inaczej patrzymy na to wszystko. Nas interesuje ta ryba, która pływa w wodzie, nie? A nie ryba konsumpcyjna. No tak, oczywiście. No i teraz spokojnie czekamy na transporcie, za chwilę powinien się pojawić i będziemy ładować tą rybkę na te samochody. To no to ja już się nie mogę doczekać, słuchaj. To jest nasz samochód, ten tu jest odpowiednio profesjonalnie przygotowany. Jak widzicie, są poszczególne komory. Do każdej komory może wejść około tony ryby, 1000 kg. Ile tych komór może? A więc witam serdecznie. Przyjechaliśmy tutaj na gospodarstwo rybackie do tutaj naszego pana. Krótko nam tutaj pan na pewno opowie, jaki mamy tutaj stan ryb, jak to wszystko wygląda, ile pracy trzeba w to wszystko włożyć.
żeby pan tu przybliżył dla naszych wędkarzy, bo tą rybkę będziemy zarybiać na naszą wodę. A już widzę, że ryba jest zdrowa, naprawdę zdrowa, bardzo ładnie to wygląda. Tak kilka słów po prostu, żeby pan opowiedział dla naszych wędkarzy. Dzień dobry, znajduję się w gospodarstwie rybackim. Niegdyś to było państwowe gospodarstwo rybackie, od 25 lat jesteśmy już właścicielami tego gospodarstwa i gospodarujemy na swoim. Produkujemy znacznej ilości, głównie karpia świątecznego, jak to się mówi, karpia królewskiego, a oprócz tego ryby dodatkowe typu sum, sztupak, lin, amur, tołpyga, karaś, jaś. Słyszałem, że jeszcze ma pan taki ewenement, chyba jak nieliczny w Polsce, gdzie ma pan hodowlę karpia pełnouskiego. Tak, od pewnego czasu prowadzimy hodowlę karpia pełnouskiego właśnie głównie z myślą o wędkarzach, że oni sobie cenią tą rybę. No tak, no nie oszukujmy się, jest to bardzo waleczna ryba. Nagramy to na pewno jeszcze przy naszym zarybieniu. No ślicznie panu dziękuję. Później w kolorach jeszcze pana poproszę o jakiś krótki komentarz, a więc do miłego zobaczenia. A więc tak, dla wszystkich wędkarzy zaczynamy relacje zarybienia. Tak wyglądają rybki. Zobaczcie, jakie są dobrej kondycji. Przede wszystkim tutaj panowie przesuwają. Zdrowa, zdrowa rybka. 800, 500, 400. Także zaczynamy. Tutaj mamy tutaj naszego Bartka Fanatics. Męczony, zmęczony chłopak. Zobaczcie panowie, jakie tutaj są piękne jazie. No nic, no może troszeczkę, panie prezesie, kilka słów? No co, ładujemy właśnie w tej chwili nasz towar, to co kupujemy. Kupujemy 1700 kg, ładujemy w zbiorniki i podzielimy to od razu tak, żeby przy wyładunku wygodnie nam było wypuszczać tą rybę prosto z takiego worka. Fartucha specjalnego. Fartucha, tak, tak, żeby ryby po prostu, fartuch, żeby nie kaleczyć ryby, nie kaleczyć. Nie robić jakichś tam niepotrzebnych zadrapań czy uszkodzeń. Ja może tutaj pokażę jeszcze bliżej takie ujęcie, jak te rybki wyglądają, bo naprawdę są bardzo zdrowe. Będę się starał też panom nie przeszkadzać. A więc ryba jest przewieziona w specjalnych, przystosowanych zbiornikach do transportu ryb. Także rozparcelowane to będzie tutaj na miejscu, gdzie na pewno tak samo będziemy tu. Tutaj mamy pana, który spisuje dokładną wagę. Więc tak to wygląda. I to wszystko, proszę państwa, będzie szło w wodę. To będziecie mogli później sobie wykupić zezwolenie. Ryba jest zdrowa. Ładna, żółciutka, dobrze odkarmiona. I to przede wszystkim zadbane tutaj te gospodarstwo naprawdę wiedzą, w jaki sposób tą rybę przygotować. I to chwali. To się chwali. Właśnie przez taki fartuch ryba jest puszczona. Zobaczcie, jakie są świeże ryby. Naprawdę. Niesamowity widok. A więc życzę każdemu wędkarzowi, żeby miał możliwość poczuć to na swojej szczytówce. Po załadowaniu tych karpików te okonki to jest taki bonus dla nas. Dostajemy to gratisowo od naszego gospodarza. Ale weźcie ten wodę. Tak, tak. Wiadomo, że zawsze troszkę mułu, ale tak się właśnie oczyszcza przy transportem rybkę. Będzie to przemyte. Może tutaj kilka słów jeszcze zapytam się naszego kolegi Bartka. Bartko, jak ci się podoba w ogóle przede wszystkim tego gospodarstwo rybackie? Co o tym sądzisz? Wypowiedz się. Od razu chciałbym się wytłumaczyć, dostałem tą kurtkę od Marka. Bo mi zimno było. Cieszymy się, że bardzo dostałeś. Mi się podoba tutaj. Cieszymy się, że dostałeś tą kurtkę od Marka. Bo ta Marka kurtka to ci po prostu życie ratowała dzisiaj. Tak, wyjściowa taka elegancka. Ale cieszymy się, że do pracy się w końcu wziąłeś, prawda? No. To jest najważniejsze dla nas.
a my spotkamy się już, kiedy będziemy nad wodą, kiedy będziemy te rybki rozparcelować na każdą wodę. Później opowie tu nam Marek do końca, jak, gdzie, co, ile poszło, żeby każdy z widzów miał jasność sytuacji, na co te pieniążki idą, a na pewno nie idą do kieszeni własnej, idzie to na zarybienie, jasno na każdy miał sytuację. Zjedziemy na łowiska, tam będziemy zarabiać dalej, będziemy dalej kręcić, żeby wam to wszystko pokazać. Tutaj jeden z naszych kolegów już jest w aucie, auto przygotowane do drogi. My będziemy zaraz jechali następnym autem, za tym autem pojedziemy, będziemy trzymali się blisko, a więc już niebawem spotkamy się ponownie. Okay. Witam ponownie, więc przyjechaliśmy tutaj na jedno z łowisk, gdzie będzie wpuszczona część ryb. Jesteśmy na najmniejszym naszym akwenie, akwenie, który nazywany jest przez nas oczko. Wpuszczamy tutaj te zakupione rybki. Około 100 kg, myślę, że na ten akwen jest wystarczająco. Jest to ciekawy zbiornik, stosunkowo głęboki, bo tutaj dochodzi nawet do 5 metrów głębokości. Nie wiem, jaka jest powierzchnia, chyba... Tutaj my przedstawimy jeszcze może obok... Mamy tutaj pana prezesa. To jest prezes naszego koła, Czarnałaka, pan Piotr Cieślak. Który tutaj główno dowodzi, nie? No, od tych dzisiejszych spraw to ty jesteś główno dowodzący. Po to został wiceprezesem do spraw zagospodarowania w kole. No ale mam nadzieję, że się sprawdza, prawda? W tym swoim zakresie. No to zresztą widać po rybie. Ten ma chyba pół hektara, tak? Ten... Nawet chyba nie ma hektara, no nie całe. Ponad pół hektara. Mówię, to taki jest, kameralny. Ale taki jest, bardzo tak, fajny, jak widzicie. Jedyny minus jest tego taki, że po prostu no, część szkód zrobiły nam tutaj bobry. I nie tylko, bo po tamtej stronie, za tą groblą, którą tam widać, jest stare koryto rzeki Oławy, które po prostu zostało przytkane. W tej chwili nie ma pełnego przepływu i obecny stan to już jest stan, który opadł poniżej 20-30 cm poniżej niż to, co było wcześniej. Tak, i tej wody było troszeczkę więcej. No zresztą widać po skarpie tutaj, która jest pokazana. Normalnie, jak widzicie, to co wyrasta, to tam się schodziło. Nie wiem, rozumiem. Wody jest spod. No przy tym zarabieniu na pewno kadencja do poniedziałku nie będzie można wędkować, zresztą też tutaj słyszałem, że będą koledzy, którzy będą też pilnować, żeby ta ryba jednak, bo będzie ona nie stała przy brzegu. Ona pójdzie, po prostu z doświadczenia wiemy, że ona na razie się będzie kręciła tu koło miejsca wpuszczenia, natomiast później rozchodzi się, jak ma tydzień, około tygodnia karencji, to ona rozejdzie po zbiorniku. Mało tego, pobudza w tym momencie takie zarybienie, pobudza poprzednie, te, które były w stawach ryby do żerowania. A jak widzicie, ryba jest w doskonałej kondycji. No tutaj jak... I obojętnie co byśmy puścili, czy to będzie mały kroczek, czy to będzie duża ryba, to tak jak mówię, pobudza tamte pozostałe do żerowania, intensywniejszego żerowania. No. Mhm. Przybywa, świeża krew, jak to tak, mówię. Przybywa towaru, żarcia wiemy. Trochę mniej. Wystarczy? No dobrze, panowie, a więc spotkamy się ponownie na następnym zbiorniku. Znajdujemy się w tej chwili na największym naszym akwenie. Panie Marku, może przeproszę, zademonstruję tutaj naszym wędkarzom. Widzimy ten akwen, ma powierzchnię około 500 hektarów. Z przodu jest tam miejsce na kąpielisko, tam gdzie jest plaża taka, a tu jest miejsce dla wędkarzy, cały ten akwen. Organizujemy tutaj często zawody, jest bardzo bogaty rybostan, łącznie z jaziem, jesiotrem, linem, karasiem, karpiem, mnóstwo. I tu sypiemy największej
z naszego dzisiejszego zakupu 800 kg karpia. Dobrze. I dodatkowo jeszcze 50 kg tego gratisu okonia, który dostaliśmy. W prezencie, dobrze. Może zobaczmy, podejdźmy bliżej, jak tutaj to wszystko wygląda. Mamy specjalną łódkę, z łódki przejdzie ręka, żeby tą rybę nie pokaleczyć. Tak to wygląda. Więc panowie szukają, rękaw pójdzie, ryba będzie bezpośrednio do rękawa. Ryba nie będzie pokaleczona. Otwarty będzie system. Zobaczymy. Tak, 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 pewno podniesie. No to otwieramy. Czekaj, uchylimy. Jeszcze trzeba uchylić, pewno pójdzie do góry bokiem. A więc panie Marku, co to jest? 800 kilo, tak? 800 kilo poszło już do wody. Poszło plus 50 kilo okonka. Tak, który dostał gratisik. No jakby nie patrzeć, miły akcent tutaj od gospodarza, który jest u góry na aucie. No zostają nam jeszcze dwie wody do zarybienia, a więc spotkamy się na każdej wodzie z poszczególnie. Ale to było dobre, co? Jak się rozchodzi, widzicie tylko grzbiety piękne. Bardzo. Widać, że ryba jest w kondycji rewelacyjnej. Chwili przykład tego, że tu koledzy, żeście byli od samego początku, od momentu. Tak, zakupu, momentu, wywozu, od momentu zakupu, kupienia ryby, wszystko jest udokumentowane. Tej ryby, aż do dostarczenia tutaj na stawę. Tak wyglądają zarybienia. Przynajmniej u nas. Wiadomo, że w innych ośrodkach różne mają sprzęty, różny jest sprzęt do załadunku, do przeładunku, do transportu. I uważam, że dołożenie paru groszy do ceny ryby za sam transport, gdzie mamy gwarancję ryby zdrowej, żywej i jakościowej ryby dostarczonej. Kondycji tej ryby. To sami koledzy widzicie, jak wygląda tutaj sprawa zarybienia. Nikt nikogo nie chce oszukiwać. Jest przykład, idzie to na forum, a mówię, wy jesteście przykładem nie tylko pierwszym, bo wiele osób dalej też patrzy, też przyjeżdża, zresztą tutaj, jak żeście widzieli, przyjeżdżają ludzie, oglądają, patrzą na to, co się dzieje na dworze. Ale to jest bardzo dobrze, bo najmniej każdy z wędkarzy będzie mógł sobie wejść na kanał, zobaczyć, jak wygląda, no i przede wszystkim, jak koło się rozwija, bo to jest przede wszystkim tym, no i to też jest dzięki też składkom tak prężnemu kołu, bo tutaj też o to chodzi. Które są pobierane. No ja wykupię tak, na pewno. Teraz po tym, to są ryby, które są. No tak jak mówię, w grudniu był puszczony piękny, duży jesioł. Słyszałem. Też jest bardzo fajny. Nie na wszystkie. Tutaj ten staw, tylko z uwagi na to, że on jest jeden z najświeższych stawów, tutaj jest ta ingerencja większej ilości sandacza, ryb takich, które są... A mamy tutaj bardzo dużą kolorystykę tej ryby. Natomiast na te mniejsze stawy, gdzie są stare, zamulone, to tam sandacza nie puszczamy, bo nie ma sensu. Tam pójdzie szczupak, tam pójdzie lin, tam pójdzie karać. Ryby, które lubią takie środowisko, a nie inne. Także najlepszym układ, po prostu taka gospodarka rybacka, uważamy, no, z racji bytu to wydaje mi się, że... Szacunek prezesie za taką naprawdę racjonalną tutaj gospodarkę na tych wodach. Staramy się urozmaicać różne gatunki, bo jest jaś puszczony i będzie amur puszczony i tak jak mówię, nawet takich dostaw mały okonek cieszy. Nawet ten mały okonek, bo wiemy, że... Przyjmie się i rozrośnie się. Tak. Jedziemy na dalsze. Dobrze, jedziemy na dalsze łowisko, zobaczymy się dalej, na gimnazjum. Tam zwany gimnazjum. Gimnazjum dlatego, że znajduje się tutaj przy tej szkole, który ma ponad hektar.
I też bardzo, bardzo super. Bardzo ładna woda, zadbana. Fajny rybostan. Niezłe miejsca na zawody, także i nie tylko dla dzieci, i nie tylko dla dzieci. Zjedziemy już niżej. Jaka tutaj wchodzi? Tutaj 400 kg. 400 kilo. To w sumie podzielone już będzie po 400. Tak, 400 i na tym następnym naszym akwenie również 400 kilo. Więc nic więcej, aby tylko zapraszać wędkarzy do korzystania. Do korzystania. A więc ryby poszły. 400 kilo ryby puszczonej, która się rozchodzi po akwenie. Składamy rękaw i szykujemy się na ostatnie łowisko. Sprawnej pracy, kwestia dosłownie 10 minut, mamy rybę w wodzie. Prawda? To jeszcze się tam to lepiej jeszcze nie wyszło z rękawia. Jeszcze stało w rękawie, ale to zaraz no, tutaj panowie przeciągną, ryba zostanie wpuszczona. Na pewno w rękawie nic nie pozostanie. Złote sztuki, jeden został przy brzegu, zaraz będą odepchnięte. A więc co, pomału szykujemy się, musimy przedzić na ostatni zbiornik. Lećcie, bo szkoda czasu, Marek. But gravity pulls you straight down.